Po 17 latach do TVN-u i TVN7 wraca Wielki Brat, wraca Oko Big Brothera. Ten program na całym świecie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, cały czas budzi emocje i właściwie 17 lat temu te pierwsze odcinki Big Brothera, jak powiedzieliście, zmieniły całkowicie oblicze telewizji. Nie jedna gwiazda, nie jeden celebryta nie utrzymał się na rynku przez 17 lat, a do dzisiaj dokładnie wiemy, kto to jest Manuela i kojarzymy jej śmiech. Gulczas, Janusz Dzięcioł, Klaudiusz, Alicja, to są te osoby, które wzięły udział w pierwszej edycji i znamy je do dzisiaj. Teraz, po 17 latach, Wielki Brat otwiera drzwi swojego domu. Ten dom też będzie szczególny i właściwie na świecie takiego domu nie ma, więc ten polski Big Brother jest wyjątkowy, bo nie jest to specjalnie wybudowany dom na potrzeby Wielkiego Brata, a jest to dom mieszkalny. Ogromny dom, ponad 600 metrów kwadratowych ogrodu i ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Dom ekskluzywny, właściwie wszystko wyposażone do ostatniej igiełki. Tylko na chwilę scenę opuściła gospodyni programu Agnieszka Woźniak-Starach, bo tutaj dzisiaj o godzinie 20 w waszych telewizorach w TVN7 rusza największe show w Polsce. Wielki Brat otwiera swoje drzwi. Tylko na chwilę scenę opuściła Agnieszka Woźniak-Stara, która jest w domu Wielkiego Brata. Agnieszce towarzyszy Filip Heiser, który codziennie będzie przygotowywał specjalne wieczorne raporty, czyli podsumowania tego, co będzie się działo każdego dnia w domu Wielkiego Brata. No właśnie, bo nie wszyscy wiedzą, że Filip, ty też jesteś w ekipie Big Brothera, codziennie rzeczywiście. Dobry wieczór właściwie powinienem powiedzieć, bo codziennie od poniedziałku do czwartku po 23 i w sobotę o 20 program Big Brother nocą. Będziemy podsumowywać to, co działo się przez cały dzień, będziemy rozmawiać, komentować, rozbierać na czynniki pierwsze. Będzie gorąco na pewno, a ja rzeczywiście na chwilę opuściłam scenę po to, żeby Filipowi pokazać dom i państwu ten imponujący i wyjątkowy w skali światowej, jeżeli chodzi o Big Brothera. Nikt nie ma prawdziwego, pięknego domu nigdzie na świecie. Po raz pierwszy pokazujemy go zresztą w telewizji, więc jest to premiera. Jadalnia. Salon? To jest salon, czy to jest salon? Słuchaj, to jest, myślę, taka bawialnia. Salon, myślę, że oni będą tutaj spędzali mnóstwo czasu. To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Ja musiałam przetestować wszystkie kanapy. Siedziałam nawet na stole. Stwierdziłam, że muszę po prostu zajrzeć wszędzie, skoro mam być gospodynią tego programu. Ale to też jest dobry taki icebreaker, w sensie, że ona siada, a on ją buja. Tak, albo na odwrót. Mogą ciekawe rzeczy dziać. Tu jadalnie, myślę, że tu, wiesz, gorące dysputy będą toczyć przy tym stole. Z widokiem na drzewo. Z widokiem na piękne drzewo, to jest w ogóle wiele wyjątkowych miejsc, my tak dzisiaj wszystkiego nie zdradzimy. Ten dom zresztą widzowie TVN-u znają już trochę. To jest pokój telewizyjny, oni się tutaj będą zbierali co niedzielę podczas eliminacji, więc tutaj będą czekali na wyrok, kto wychodzi. To jest to miejsce, To jest to miejsce. Aha. Przez ten ekran będą się łączyli ze mną, ze studiem Big Brother Arena, będziemy mogli... Na szczęście jest wygodne, to nawet w tej niewygodnej sytuacji, kiedy musisz wyjść. To prawda. Choć pokażę ci kuchnię, bo wiadomo, że... Kuchnia jest najważniejsza. W kuchni zawsze najwięcej się dzieje. Nie ma imprezy, która by się nie działa w kuchni, no bo ja... Tam zaczyna się i kończy się impreza zawsze. No to zobaczmy. Miejsca akurat na imprezy mają tutaj całkiem... Ulala, całkiem ale sporo, fajnie. Co? To jest prawdziwe? Czy to jest plastik? Wszystko jest prawdziwe, uwaga, bo to już czeka na przyjęcie dzisiaj naszych uczestników. Będzie, rozumiem, jakaś powitalna przekąska. Bo rozumiem, że oni wchodzą i od razu mogą z tego wszystkiego korzystać. No oczywiście. Wiesz co, powiem ci tak, nie ze wszystkiego, bo niektóre rzeczy będziemy odkrywać przed nimi stopniowo, więc całego domu im nie udostępnimy. Pewne sfery pozostaną na razie niespodzianką i atrakcje. Ulala, się będzie działo. Cieszysz się? Ja się cieszę bardzo, jestem podekscytowana. Mamy przepiękne studio z Bartkiem, które nasi widzowie mogli zobaczyć przed chwilą. No myślę, że to jest potężna produkcja, mnóstwo zaangażowanych w to osób i rzeczywiście ten kultowy Big Brother, bo ja też byłam przypięta absolutnie do telewizora jak każdy. No i Manuela między innymi, Alicja, z nimi też Klaudiusz, zobaczymy się dzisiaj. Klaudiusz, Snickers, pamiętasz? Tak, no pewnie, ale Alicja i Manuela między innymi wpadną dzisiaj... Akurat do twojego studia chyba, wiesz? Cudownie, fantastycznie. Ja nie mogę się doczekać. Bardzo się cieszę. Rozmieściliśmy tutaj 65 kamer, 12 kilometrów kabla ethernetowego, 8 kilometrów taśm LED-owych. Ale wiesz, że to jest
akurat 60, chyba 7 nawet kamer i tylko dwóch operatorów. Jak to? No tak. W pierwszym Big Brotherze były takie tunele specjalne, tak, za którymi stali operatorzy z wielkimi kamerami. Tak jest. Jak a to są takie kamery. Dzisiaj widzisz, one, tu jest tych kamer tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery. W każdym pomieszczeniu jest mniej więcej 4 do 5 kamer. Ich w ogóle nie czuć, ich nie widać. O tych kamerach bardzo szybko się zapomina. Mhm. No i to dobrze chyba, nie? Taka kamera nazywa się Hot Head. Ja mam nadzieję, że wy też dzisiaj wieczorem będziecie mieli Hot Heads. Do zobaczenia. O 20:00.